Kolejna 25. sesja Rady Miejskiej w Stomborkowie zawierała jeden, dość kontrowersyjny dla części radnych i mieszkańców gminy, projekt uchwały dotyczący podwyższenia wynagrodzenia dla pani burmistrz o kwotę prawie 2200 zł brutto. Na obecnych podczas głosowania tej uchwały 13 radnych, aż 9 zagłosowało za podwyżką, natomiast 4 radnych było przeciw. Prezentujemy Państwu obszerne fragmenty z obrad tej właśnie sesji. W obradach udział bierze 13 radnych. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. W dniu 22 lipca 2012 roku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stomporkowie na radnego przez mieszkańców Stomporkowa został wybrany pan Tomasz Kudwa, któremu w imieniu przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej mam zaszczyt wręczyć zaświadczenie o wyborze. Proszę wszystkich o powstanie. Pozwolę sobie odczytać. Z Stomporków dnia 22 lipca 2012 roku. Zaświadczenie. Stosownie do artykułu 128 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich, Dziennik Ustaw z 2010 roku, numer 176, pozycja 1190. Miejska Komisja Wyborcza w Stomporkowie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w dnia 22 lipca 2012 roku, pan Kudwar Tomasz Robert wybrany został radnym gminy Stomporków. Podpisano przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Agnieszka Renata Wojcierowska. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 23a ustawy o samorządzie gminy, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie. W związku z powyższym proszę pana Tomasza Kuzbarta o powstanie. Ja odczytam rotę ślubowania, natomiast pan wypowie słowo ślubuję. Może pan dodać, tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi to pomoże. Dziękuję. Od tej chwili stan naszej rady wynosi 15 radnych. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, czy ktoś z Was ma uwagi bądź propozycje do otrzymanego porządku obrad? Nie widzę, przechodzę do odczytywania. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Złożenie aktu ślubowania przez radnego. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 23 i 24 sesji. Punkt piąty. Informacja przewodniczącego o działalności międzysesyjnej. Punkt siódmy. Zapytania i interpelacje radnych. Punkt szósty. Informacje burmistrza o działalności międzysesyjnej. Punkt siódmy. Zapytania i interpelacje radnych. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawie. Punkt A. Zmiany uchwały nr 2/3/2010 Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej. Podpunkt B. Zawarcie porozumienia międzygminnego. Podpunkt C. Zmiany w budżecie gminy Stomporków na 2012 rok. Podpunkt D. Zmiany uchwały nr 17/101/2010 Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przekazania sołectwom gminy Stomporków lokali świetlic wiejskich określenia zasad gospodarowania tymi lokalami. Podpunkt E. Uchwalenie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stomporkowie. Podpunkt F. Wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stomporków. Przyjętego uchwałą nr 45/292/2010 Rady Miejskiej w Stomporkowie z dnia 22 grudnia 2009 roku.
zmienionego uchwałą nr 17 łamane na 175 łamane na 2012 Rady Miejskiej w Stąborkowie z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stąborków, przyjętego uchwałą nr 45 łamane na 292 łamane na 2009 Rady Miejskiej w Stąborkowie z dnia 22 grudnia 2009 roku. Podpunkt G. Upoważnienie dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąborkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stąborków. Podpunkt H. Rozpatrzenia skargi na opieszałość dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąborkowie. Podpunkt I. Zmiany uchwały nr 3 łamane na 10 łamane na 2010 Rady Miejskiej w Stąborkowie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków płac burmistrza. Punkt 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 23 i 24 sesji. Jak zawsze informuję te... Informacja z działalności przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od dnia 29 czerwca do dnia 23 sierpnia 2012 roku. Punkt 1. Pełniłem dyżur w środę wiceprzewodniczący w czwartki. Punkt 2. Reprezentowaliśmy Radę Miejską w następujących spotkaniach. W dniu 29 czerwca w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Podstawowych w Niekłaniu. W dniu 30 czerwca otwarciu sali bankietowej Bielku w Niekłaniu Wielkim. W dniu 14-15 lipca w obchodach Kuźnicy Koleńskie. W dniu 22 lipca w drugim pikniku charytatywnym Rodzina Rodzina przy kościele w Nieustąpienie Najświętszej Marii Panny w Stąborkowie. W dniu 10 sierpnia uroczystej mszy świętej w Niekłaniu Wielkim, w której udział wziął biskup Henryk Tomasik. W dniu 15 sierpnia uroczystych obchodach 45-lecia nadania praw miejskich Stąborkowa oraz otwarcia. Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, do zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym należało m.in. wydanie 30 zarządzeń, w tym 5 zarządzeniami wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2012 rok, przeznaczono do sprzedaży na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych, powołano 3-osobowy zespół roboczy do spraw promocji gminy Stąborków. Ustalono skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2 zarządzeniami dokonano zmiany zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych gminy Stąborków na 2012 rok. 2 zarządzeniami dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminy Stąborków ustawami na 2012 rok. Podano do publicznej wiadomości wykazy 4 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Ustalono cenę wywoławczą w pierwszym przetargu z tym nieograniczoną. O przystąpieniu do sporządzenia projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Czarna. Wszelkie zapytania w tej sprawie należy kierować do RDOŚ-u w Kielcach lub do tutejszego referatu ochrony środowiska. Wydano także zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podpisano umowę na budowę wodociągu w Starym Grzybowie. 21-28 lipca bieżącego roku odbyła się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon. Mam parę pytań. Pierwsza kwestia. W ostatnim czasie na terenie dawnego MKS-u zostało dokonanych wiele zniszczeń, więc oficjalnie zgłaszam wniosek do Komisji Rewizyjnej o dokonanie sprawdzenia, kto odpowiada za to, w jakim stanie w miesiącu lipcu i sierpniu były tereny dawnego MKS-u. To jest pierwsza kwestia. Sprawa druga. W ostatnim czasie pojawia się wiele dyskusji dotyczących festynu, który odbył się 15 sierpnia. Aby ukrócić pewne niedomówienia, zwracam się z zapytaniem do Pani Burmistrz. Jaki był koszt tego festynu? I chciałbym, aby
To zostało wyjaśnione. Sprawa trzecia. To może pytanie do pani skarbnik. Ponieważ w terminie od 30 kwietnia do 31 maja 2012 roku w banku DNB Nord Polska S.A. ulokowaliśmy kwotę 1,5 miliona złotych na lokacie terminowej. Chciałbym się dowiedzieć, jaki zysk był z tej lokaty i na co zamierzamy przeznaczyć te pieniądze z zysku. To jest sprawa trzecia. Sprawa czwarta jest po części też związana z tym, że od około miesiąca mamy remont pani burmistrz gabinetu i nie wiemy, kiedy on się skończy. A tak na dobrą sprawę to mam pytanie też do pani skarbnik. W której pozycji znajdowały się koszty na remont tego gabinetu? Czy były zapytania ofertowe? W jaki sposób to zostało dokonane? I ja miałbym pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Szanowni Goście. Ja mam pytanie do Pani Burmistrz, bo ja nie słyszałem, ale może przesłyszałem się. Było wydane zarządzenie, zarządzenie numer 119 przez 2012 z dnia 29.07.2012 roku. Użycza się Ludowemu Klubowi Sportowemu Dublin siedzibą w Dublinie Osawa 1A na działalność statutową Organizacji Zajęć Sportowych w dniu od 16.07 do 20.07 w godzinach od 10.30 do 12.00 stadionu naszego. Pytam Pani Burmistrz, czy na ten czas było delegowane jakiś człowiek, bo tam nikt się nie zajmuje, w jakim stanie była murawa przed oddaniem tego stadionu w użyczenie i pytam, czy to było użyczenie odpłatne, czy nieodpłatne i co nas wiąże z Ludowym Klubem Sportowym w Tulinie, kiedy ten klub ma tak piękne boisko swoje, a my użyczamy nasz stadion wart ponad 1,5 miliona złotych, niepilnowany, niezagospodarowany jakiemuś klubowi. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie i taka moja interpelacja jest, żeby pod słowem przetarg w internecie znajdowały się tak jak w innych gminach wszystkie przetargi, kto wygrywa, kto przegrywa. Znaczy, kto wygrywa jaki przetarg i za ile. U nas tego w gminie nie ma. I żeby były zapytania ofertowe też pod tym hasłem. W innych gminach to się znajduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z licznymi pytaniami skierowanymi do mnie chciałem zadać takie pytanie. Pytałem na komisji w lipcu, ale pan Gajewski mi odpowiedział, że to jest jeszcze za wcześnie na odpowiedź. Chodzi mi o ten letni wypoczynek dzieci i młodzieży naszej gminy. Chciałbym taką informację usłyszeć, jak dużo dzieci skorzystało z tego wyjazdu. Ten wyjazd miał być, z tego co wiem, do Jastrzębiej Góry, także nie wiem, czy akurat Jastrzębia Góra wchodziła w grę, czy jakaś inna miejscowość. Bardzo proszę o odpowiedź. I drugie pytanie też z licznymi pytaniami chciałem zapytać odnośnie, bo nie usłyszałem tym razem w zarządzeniach o powołaniu dyrektora gospodarki komunalnej, a wiem, że pan Andrzej jest od 1 sierpnia, z tego co mi wiadomo, a pytają osoby, czy to był przetarg, czy był powołany zarządzeniem i czy to jest prawdą. Też miałem takie pytanie, czy przeszedł na wynagrodzenie takim, jak miał wiceburmistrz. Dziękuję. Na stanowisko wiceburmistrza. Dziękuję. Bardzo proszę, pani wszystkich. Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Radni i zebrani goście. Proszę Państwa, zanim złożę wniosek formalny, chciałam parę słów powiedzieć, że nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, chciałam właśnie tu podziękować Pani Burmistrz, że zorganizowała dla sołtysów wyjazd do Wąchocka. No, bardzo mała grupa nas tam w tym Wąchocku była, ale zaznaczyliśmy świetnie swoją obecność. No i sołtysem roku została pani Aneta Gonciarz, jedna osoba. Myślę, że w przyszłym roku pani burmistrz odznaczy więcej tych sołtysów, ponieważ gmina Końskie liczy 40 sołectw, nas trzeba 35 i w gminie Końskiej pan Cichocki właśnie nagrodził trzech tych sołtysów.
Bardzo z przyjemnością słuchałam, jak on ciepłomalny, proszę panią burmistrz o przygotowanie uchwały na następną sesję, o podwyżkę sołtysów ze 100 zł na... z 80 na 100 zł, albo może procentowo, jak tam pani burmistrz będzie uważała. Żeby po prostu ci sołtysi parę groszy mieli, bo jak wiemy wszyscy, wydajemy bardzo dużo na telefony, przyjeżdżamy do urzędu, z tej prowizji, z wynagrodzenia tych podatków mamy po prostu, płacą ludzie przez internet, płacą w urzędzie, nie mamy bardzo dużo, a jak wiemy, że sołtys na zagrodzie równy wojewodzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję całej Komisji Rady Miejskiej. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, odczytam projekt. Tutaj bym bardzo prosił, każdy przy tej pierwszej uchwale, każdy radny jest w posiadaniu projektu, dlatego pozwolicie, że nie będę odczytywał preambuły, podstawy prawnej. Uchwała oczywiście. Przechodzę do odczytania ostatniego podpunktu i projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/10/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków płac burmistrza. Ten projekt uchwały też był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dajcie mikrofon. Szanowni Państwo, chciałem zwracać się w szczególności do Państwa radnych o to, abyście się zastanowili nad podjęciem tu decyzji, gdyż podwyżka w wysokości 2150 zł, która ma nastąpić, będzie niezgodna w ogóle z tym, co ostatnio było mówione. Mówiliśmy, że zamykamy szkołę w Odrowążu, ponieważ nie mamy pieniędzy. Zwalnialiśmy pracowników z hasłem, ponieważ nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy na nic. Tniemy fundusz sołecki, ponieważ musimy przeznaczyć pieniądze na remonty w szkołach. Teraz lekką ręką wydajemy 2150 zł. Więc zwracam się do Was, zanim podniesiecie rękę do góry, stanówcie się nad swoją decyzją. Myślę, że podwyżka 20 zł dla sołtysów chyba nie wynagrodzi moralnie tego, co zrobicie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja wyczytałem na blogu pani burmistrz taki komentarz. Jest to komentarz z dnia 25 sierpnia 2010 roku. Zupełnie nie chodziło mi o pieniądze. Funkcji burmistrza nie pełnię dla pieniędzy. Więc jak się ma teraz to do tego, gdy się samemu występuje o podwyżkę? Nie występuje to grupa radnych, nie występuje to sekretarz, tylko sam ma sobie chcę podnieść. Bo co to jest 8250? To jest mało. Bo wyżej zarabiają wyżej. Pani burmistrz, proszę startować do Parlamentu Europejskiego. Tam się zarabia 50 tysięcy. U nas, w gminie, która ma 15 milionów dług na dzień dzisiejszy, nie stać nas, nie stać nas na taką podwyżkę. Pani burmistrz, żeby pani się nie zachwysła tej pieniędzy. Dziękuję. Życzę pani szczęścia. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Czy pani burmistrz? Nie widzę. Przechodzę w takim układzie do odczytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwały nr 3/10/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków płac burmistrza. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się treść paragrafu drugiego, który otrzymuje brzmienie. Z dniem 1 września 2012 roku ustala się burmistrzowi Stąporkowa następujące wynagrodzenie brutto. Podpunkt 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6000 zł. Podpunkt 2. Wydatek funkcyjny w kwocie 2000 zł. Podpunkt 3. Dodatek socjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2400 zł.
Podpunkt czwarty. Dodatek za wieloletnią pracę, przepraszam, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała przechodzi. Przechodzimy teraz do następnego punktu porządku. W następnym punkcie mamy odpowiedzi na zapytania i interpelacje rady. Bardzo proszę panią burmistrz o odpowiedzi. A bardzo proszę pani skarbnik. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza z dnia 31 lipca zostały przesunięte pieniądze na remont gabinetu z zakupu materiałów i wyposażenia. Drugie pytanie padło, czy były zapytania ofertowe. Tak, owszem były. Nie mogę Państwu powiedzieć, jakie firmy do tego przystąpiły, gdyż osoba posiadająca pełną dokumentację dzisiaj jest na urlopie wypoczynkowym. Jest to Pani Naczelnik z inwestycji, także jeżeli Państwo będą sobie życzyli dokładnej odpowiedzi, to mogę udostępnić, jak wróci z urlopu wypoczynkowego. Także dziękuję. Dziękuję. Pani Burmistrz. Odpowiadając na pytanie radnego pana Dariusza Młodawskiego i biorąc pod dotyczące MKS, biorąc pod uwagę fakt, że złoży pan wniosek do komisji rewizyjnej, zapewne komisja rewizyjna się tym zajmie, to ja nie widzę sensu, by dzisiaj udzielać odpowiedzi, bo wiem też, że wczoraj odpowiedzi udzielił dyrektor pan Andrzej Głogowski, więc tutaj już komisja rewizyjna będzie, udzielimy wszelkich informacji. Jeśli chodzi o koszt festynu, to festyn przygotowywał Dom Kultury. Złożę takie pismo do pani dyrektor, o to by przedstawiła koszt organizacji festynu. Tak, i tutaj już dzisiaj zobowiązuję panią inspektor Elżbietę Bulską, żeby w moim imieniu przygotowała pismo do pani dyrektor, że tutaj na wniosek radnego zwracam się o udzielenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o. Nie wiem, czy były jeszcze jakieś pytania? Tak, tutaj radnego Mazura odnośnie... Nie, tutaj radnego Dariusza Młodawskiego. Do Dariusza już nie. Pan radny pytał o zarządzenie 119. Przyniesiemy. Nie było pobranej żadnej opłaty. Zawodnicy z Tumlina przebywali na Czarnieckiej Górze, poprosili nas, a są takie przepisy, które mówią, że posiadając odpowiednią dokumentację, KRS-y, użyczamy bezpłatnie. Tylko murawę użyczyliśmy. Jeśli chodzi o informacje dotyczące BIP-u, dziękujemy za wskazówki. Pewnie to uzupełnimy. Jeszcze było pytanie pana Wiśniewskiego, jeżeli chodzi o dyrektora. Pan Andrzej Głogowski, mój zastępca, został przeniesiony na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej z takim samym wyposażeniem. Nie, czasowy do końca grudnia bieżącego roku umowa jest. A tutaj pani radna, jeśli tylko pojawią się środki finansowe, postaram się zabezpieczyć środki na uposażenie dla sołtysów. Tutaj, Szanowni Państwo, nie będę się odnosiła do swojego wynagrodzenia, nie będę opowiadała o odpowiedzialności, jaką pełni burmistrz, i nie będę też przypominała, kto chciał lekką ręką wydać 500 tysięcy złotych, który z radnych, który dzisiaj zabierał głos w sprawie mojego wynagrodzenia dla kilku osób z zarządu klubu sportowego. 500 000 to było. Dziękuję serdecznie. Tutaj jeszcze odnośnie dopytać. Bardzo proszę. Panie skarbnik, ja mam pytanie. Jak się ma ta lokata do długu w stosunku do gospodarki komunalnej około 300 tysięcy zł? Czy nie można było oddać ten dług, a nie dawać na lokatę? Bo tam też będą odsetki. Jeżeli się upomną lokatorzy, to znaczy wspólnoty o odsetki, będziecie musieli zapłacić te odsetki. Dziękuję. Bardzo proszę. Działa? Tak. Jeżeli chodzi o, rozumiem, pan radny tu pyta o zaległości w opłatach czynszu.
zaległości w opłatach czynszu, by gmina mogła przekazać wszystkie zaległości do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na mój wniosek pani burmistrz skieruje kontrolę audytorską naszej gminy, która sprawdzi, przede wszystkim już jest wypisane upoważnienie do kontroli, która sprawdzi prawidłowość procedur wszystkich. Gmina może oddawać jakiekolwiek pieniądze pod warunkiem, że sprawdzi prawidłowość ściągalności należności z tytułu czynszów i opłat związanych z mediami w mieszkaniach przeprowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Jeżeli Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadził wszystko zgodnie z procedurami, to wtedy gmina może dopiero przejąć prawidłowość, uznać tą należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako faktycznie wiarygodną, ponieważ po to jest samorządowy zakład budżetowy i tak ma zawarty statut, że w obowiązkach ma ściąganie własnych należności, jak każda jednostka nasza, czy to budżetowa, czy samorządowy zakład budżetowy. Po przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na pewno będzie brane pod uwagę wartość należności z czynszów. Ale muszę tu państwu powiedzieć, jeżeli pan radny jest do końca tym zainteresowany, mogę wyjąć... Taka impreza, która w tej chwili była dobrą imprezą, udała się, także jeszcze raz gratuluję i życzę sobie takich imprez w następnych latach. Z tego też względu, że no my jako mieszkańcą gminy, no takie coś się należy. Oczywiście mam nadzieję, że pieniądze wydatkowane na tego typu imprezy były w jakimś stopniu z pieniędzmi, związane z pieniędzmi zewnętrznymi, czy ewentualnie będą w przyszłych latach. Bo naprawdę no, jest to fajna rzecz, tutaj bez jakichś animozji politycznych i bez dygresji jakichś złośliwych, zupełnie szczerze to mówię, tak? Przyszedłem do państwa jako kiedyś też radny z prośbą, nie z, z taką prośbą i żalem jakiś, taki, taką ludzką. Przepraszam za nerwy, bo to przy takim nagłośnieniu pierwszy raz uczestniczę przy takim gremium, a to podwaja ciśnienie. Natomiast przyszłem w jednej sprawie, sprawie bardzo ważnej dla ludzi. Wy jako ludzie, którzy dostali mandat zaufania od drugich ludzi, zrobiliście straszną rzecz u nas w gminie na początku tego roku. Ja rozumiem interes was z osobna, bo wiem, na czym to wszystko polega. Wiem, że powinniście i robicie to słusznie, w imieniu swoich mieszkańców załatwiacie oświetlenia, drogi, ulice, ale zapomnieliście o jednej rzeczy, o człowieku. Mówię tutaj, myśląc o sytuacji, jaką w Stąporkowie ma grupa osób w Monarze, sytuacja i miejsce dla państwa bardzo dobrze znane. Nie wiem, czy ktoś z państwa, czy byliście w ogóle tam na miejscu i orientowaliście się w sprawie, jak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy, jaki jest los tych ludzi, co się z nimi stanie, czy tylko podniesienie ręki i przegłosowanie tego, żeby pozbyć się tych ludzi z otoczenia gminy Stąporkowa, takie suche, zimne było, czy rzeczywiście są za tym argumenty, to oczywiście będę prosił, żeby Rada Miasta, na czele z panem przewodniczącym, ewentualnie pani burmistrz, udzieliła mi takiej odpowiedzi pisemnie, tak? Bo ja jako mieszkaniec, jeden z wielu, jest tutaj grupa ludzi, nie zgadzamy się z tym. Uważam, że zrobiliście... Ja chciałam powiedzieć o takiej sprawie. Pani burmistrz powiedziała, że zły powiat nie ujmuje nas w budowie dróg, nie robi nic, że my, gdyby przedstawiliśmy do nich pisma, byśmy zabezpieczyli pieniądze, oni nam nie odpisali i tak dalej. Więc jeżeli nie partycypujemy w powiatowych drogach, to może weźmy się za gminę. W 2010 fabryczna zeszła z projektu. Zrobiono Staszyca do fabrycznej, koniec. Napisałam pismo o próg zmniejszający prędkość na górnej. Nie dostałam do dnia dzisiejszego odpowiedzi, chociaż była komisja ze starostwa i uznała, że próg jest bezwzględnie potrzebny. Na ulicy Krasińskiego są cztery progi zwalniające prędkość. Są chodniki po obydwu stronach. Kiedy rozmawiałam z jednym z mieszkańców, dlaczego tak mają, to powiedzieli, że tu się rozpędzały samochody i było głośno i teraz przynajmniej się tego pozbyli. Proszę państwa, na górnej się też rozpędzają samochody, nie ma chodniku, jest plac zabaw, odbywają się różne imprezy i nie ma ani jednego progu ograniczającego prędkość. Prawdopodobnie nie będzie, bo nie ma pieniędzy. Ja bym chciała usłyszeć, na co są pieniądze.
bo w zeszłym tygodniu, na zeszłej sesji była wielka awantura o to, że zabieracie nam fundusz sołecki. Mieliśmy napisać pisma do pana przewodniczącego, kto się zgadza, kto nie. Zrobiłam zebranie, oczywiście Wiesin nie zgodziła na to, żeby nam ten fundusz zabrano. Mimo wszystko prawdopodobnie przejdzie to i fundusz zostanie zabrany. Z tego co wiem, już zabrano. Z tego co wiem, cztery sołtysi tylko napisali o to, że się, nie wiem, czy zgadzają, czy nie, że płynęły tylko cztery pisma. Na poprzedniej sesji pan radny wstał i też mówił o tym, że zamkną szkoły, jak nie zrobimy ubikacji. Teraz pani Krzysztof wstaje i mówi, że daje nam 20 zł. Mówiąc szczerze, nie chcę tych 20 zł, oddaję na rzecz remontu ubikacji. Nie wiem jak państwo, bo w ogóle osobiście dostać swoje 19 tysięcy na to, żeby mieć fundusz sołecki, niż dostać 20 zł miesięcznie, nie wiadomo właściwie na co. Wykonujemy bardzo dużą pracę i ja nie wiem jak inni sołtysi, ale ja dwa razy w tygodniu jestem w mojej świetlicy, robię... Pani burmistrz po raz kolejny odmówiła rozmowy przed kamerą i ustosunkowania się do podjętej uchwały w sprawie podwyżki swojego wynagrodzenia.